Drugi numer 505, projekt Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Drodzy Państwo, na posiedzeniu wczorajszym Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy 3 Gminy Czerwonej Miasta Krakowa procedowaliśmy i pracowaliśmy nad projektem koncepcyjnym rozbudowy 29 listopada na przybudowie Polskiej do granic miasta Krakowa. Komisja nie miała zastrzeżeń do tego projektu, z jednym wyjątkiem. W rejonie skrzyżowania, ale 29 listopada ulicy nad Strugą jest zrobione takie obejście terenu zielonego, które z punktu widzenia tutaj też kolegi reprezentującego rowerowy punkt widzenia, jest to niebezpieczny moment, taka nagła zmiana kierunku jazdy, nieuzasadniona, szczerze powiedziawszy, jakimiś istniejącymi tam instalacjami czy infrastrukturą podziemną. I tu stąd się znajduje ten zapis w paragrafie pierwszym, że opinia pozytywna udzielona zostaje wyłącznie przy spełnieniu warunku likwidacji obejścia terenu zielonego, które jest skierowane do 29 listopada ulicy nad Strugą. Drodzy Państwo, bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Radna Jasiówka, pan Daniel Wiśniewski, Mateusz Drozd. Wiśniewski. Wiśniowski, przepraszam jeszcze raz. Panie radny, proszę. Pani, nie, widziałem. Nie, proszę bardzo. Nie, nie, ja. Poprawiam pani. Później pani głowa wyjdzie. Bardzo dziękuję. Widzieliśmy nad tym konceptem. Doszliśmy wszyscy jednogłośnie do jednego wniosku i prosiłabym o poparcie. Proszę bardzo, pan Mateusz. Ja mam pytanie takie, że mam jakieś spotkanie prowadzone z mieszkańcami, było chyba zaplanowane na temat właśnie tej koncepcji, bo to nie jest dzieło, to jest kościele tam na, nie wiem, się nazywa. Ale to, no tak, no ale to po prostu miałem wrażenie, że będzie mi wypuchane. Ja też nie wiem, jakieś spotkanie zaplanowane. Będzie słyszałem o końcówce listopada. No i nie wiem, czy tak nie wyglądało tak, jak też mieszkańca nie są zaprezentowane, tylko potem podjęła uchwałę, a nie w odwrotnej kolejności. Wstępna koncepcja, drodzy Państwo, to jest koncepcja i opinia, no oglądaliśmy to w całkiem sporym gronie. Nie ma jakiejś zasadniczej zmiany kształtu przebiegu alei 29 listopada, jest raczej koncepcja uporządkowania tej przestrzeni, udrożnienia jej, utworzenia fragmentami dwóch pasów, żeby poprawić obsługę komunikacyjną właśnie dla gotyki, bodajże bez krowodza Burka, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, proszę mnie nie poprawiać, bo to szkoda czasu. I w zasadzie tylko nasze zdziwienie wzbudził tylko ten właśnie obejście tego fragmentu terenu zielonego. Nomen omen to obejście powoduje głębokie wejście na teren chyba leżący do kościoła, więc wydaje mi się, że im mniej będziemy ingerować w tereny prywatne, no tym lepiej. Także no ku temu się ja też właśnie ten nasz warunek. Nie neguję, że komisja się potwierdziła na pewno w tym gronie, na pewno rzetelnie. Natomiast no ja chciałbym tylko tutaj, żeby mieszkańcy też no nie mieli takiego poczucia, że my ważne projekty, takie strategiczne wręcz, no pewno decydujemy wystarczy za nich, bez nich, no i przed nimi, a nie po przepraszam, to ja bym akurat szereg chciałbym poinformować, że są w tej sprawie konsultacje prowadzone, jest ustalony termin, tu powinna być po tym dokumentem. Jestem na stole. Firma projektująca to dzwoniła do mnie i konsultacje z mieszkańcami są, jeżeli się nie mylę, 28 godziny 18 w MDK. Ja jeszcze to potwierdzę, bo oni przedstawiali termin, wyślę Państwu wszystkim radnym informacje na ten temat i z drugą częścią jest w podobnych terminach są konsultacje prowadzone na terenie dzielnicy czwartej. Wczoraj. To mówię, że są prowadzone, więc nie jest to tak, że one gdzieś tam uciekają, że omijają nas, tylko są prowadzone konsultacje z mieszkańcami. Firma ta projektowa miała nam przysłać ten termin do uzgodnienia, bo to miał być też jeszcze na stronie. Wiem, że najpierw się wycofali z tego terminu i nie, do tej pory nie uzyskałem wiadomości, więc jutro zadzwonię do nich i upewnię się. Oni mają siedzibę w Czereśniowej. 4A. Więc przy nas, przy Lublańsku. Pani radna Ania Wadka. Proszę Państwa, ja uważam, że my dzisiaj w ogóle nie powinniśmy tą uchwałę nie procedować, obrzucić ją. Jestem tego samego zdania co radny, pan radny Mateusz Drozd, dlatego że
takim działaniem my nie szanujemy mieszkańców. To nie jest tak, że tylko tam jest ten skwer. Ja dzisiaj zadzwoniłam do księdza Podoszka, bo jestem parafianką parafii Dobrego Pasterza. Poza tym uważam, że też są tam dużo domów prywatnych i powinniśmy tak postępować, jak Rada Dzielnicy Czwartej, która najpierw robi konsultacje z mieszkańcami, ma na uwadze ich dobro, ich opinie, a później na podstawie po prostu też tych wniosków wydaje swoją opinię, bo my po to tutaj jesteśmy. I na przykład ksiądz mi dzisiaj powiedział, no dzisiaj ze względu na obowiązki nie mógł też przyjść, ale on absolutnie odrzuca jakiekolwiek objazdy, żeby rowerzyści objeżdżali pomnik papieża Jana Pawła II. To jest po prostu, ksiądz był w Sikicie, były dyskusje, tam jest bardzo dużo rzeczy spornych. Jest artykuł, by się Państwo zechcieli rzucić okiem, wczorajszy, tam jest planowane bardzo dużo rozwiązań, na pewno niekorzystnych dla mieszkańców, dla właścicieli firm. I po prostu my powinniśmy najpierw posłuchać głosu mieszkańców, a później wydać po prostu naszą opinię. Tak to powinno funkcjonować. A my sobie mieszkańcy będą mieć do nas pretensje, na jakiej podstawie my opiniujemy pozytywnie. I uważam, że tego dzisiaj nie powinno być. A jeżeli już, to komisja powinna się po prostu pofatygować o zebranie informacji, bo czasami wystarczy kilka telefonów, tak jak ja to dzisiaj do księdza zrobiłem, mam obraz, ksiądz jest przeciwny. Tam musi być mur, ubolewa nad ograniczeniem, prawda, terenu i absolutnie nie jest za tym, żeby ten pomnik był koło ścieżki rowerowej. To będzie przez dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Proszę Państwa, no to właśnie ten nasz wniosek właśnie wychodzi naprzeciw postulatu księdza Probóstwa. Chcemy, aby ścieżka rowerowa nie wchodziła na teren kościoła, żeby nie było tego objazdu wokół terenu zielonego, na którym jest pomnik Jana Pawła II, to żeby ścieżka szła przyklejona cały czas do jezdni. Właśnie ten warunek. Tam jest sprawa dzwonnicy również i innych. Drodzy Państwo, no to jest konsekwencja mieszkania w mieście. Przykro. Musimy się tą przestrzenią dzielić. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców i domy prywatne, no to od ulicy Opolskiej, tak, mamy po jednej stronie, idąc w stronę granicy miasta, po lewej stronie teren dawnego TOS-u, gdzie jest teraz uruchomiona budowa budynku biurowo-mieszkalnego, bodajże z miejscami parkingowymi. Następnie są te stare magazyny i firmy, natomiast koncepcja nie zaburza tego. Ale oczywiście, że zaburza i zaburza wszystko. Proszę bardzo, pan radny Daniel. Ja będę tylko chcę dwa słowa powiedzieć odnośnie. Po pierwsze, tutaj kwestii tego pomnika, bo tak wychodzimy z założenia, że powinniśmy konsultować z każdym. Prawda jest taka, że też wiadomo, że będziemy taką uchwałę podejmować albo i też nie. I osoby zainteresowane powinny być na sesji, tak? Nie możemy wypytywać wszystkich, jakie mają opinie w tej sprawie. Ksiądz proboszczyzny jednak nigdy nie był na sesji. Zaproszony był wielokrotnie, wie o tym, że jest stroną w tej sprawie i nie poszło tego właśnie nigdy nie doszło. Mieszkańcy nie wiedzą, że dzisiaj będzie na sesji umawiana ta sprawa. Skoro dlaczego dzielnica, inna dzielnica może najpierw przeprowadzić konsultacje i wydać opinię, a my tego nie możemy zrobić. Nie prowadzi dzielnica konsultacji, tylko konsultacje są projektowaniami. To jest właśnie tak, że ktoś robi sobie promocję informacji z każdą rzeczą, występuje w gazetach, z każdym artykułem, czy w ogóle wielu rzeczy dotyczy. Różne osoby. I zapewne może w tej sprawie tak było. Rada Dzielnicy opiniuje wniosek, konsultacje są prowadzone przez urzędników i biuro projektowe, a my opiniujemy dokumentację, która została nam przedłożona. Owszem, ale gdybyśmy mieli lepszą wiedzę, to byśmy mogli w uzasadnieniu podać jakieś zastrzeżenie, prawda? To opiniujemy pozytywnie, ale zastrzeżenie nie takie, jak pozytywne. Pani Aniu,
Pani Aniu, może jakby pani miała też lepszą wiedzę, może też... Mam dobrą wiedzę, wystarczającą. Pani Aniu, nie, może pani... Może pani by się zastanowiła... Przepraszam, proszę. Pani Aniu, może się pani... Pani Aniu, a może zastanówmy się na tym... Gdyby to było w grudniu, w przyszłym roku, to by było latanie po mieszkaniach, pytanie i tak dalej, bo przed wyborami... To dlatego nie głosujemy w grudniu przyszłego roku. Ale drodzy państwo, to jest koncepcja, którą zawsze można zmienić. To jest jedno. I tyle. A drugie, pani Aniu, może zapytajmy się urzędników, którzy do tej pory nie pytali się na to zdanie, pozwolili na tej części właśnie za wiadukiem, budowanie się firmą, przesunięcie chodników, spowodowanie zakorkowania. Teraz nagle zaczyna, wpływa do nas dokumentacja, którą możemy opiniować, spowodować jakby otwarcie drogi, wyjazdu z Krakowa, to pani Ani zapyta w Krakowa. Jestem za, ale z uwzględnieniem sugestii mieszkańców. Dobrze, przepraszam, są jeszcze jakieś wnioski. Proszę bardzo. Przepraszam, wpłynął wniosek formalny. Wpłynął wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Przystąpmy do przegłosowania tego wniosku. Kto jest za poparciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba, dwie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przegłosowany. Przystąpmy do procedowania druku. Kto jest za poparciem druku numer 505 projektu Komisji Planowania Przestrzennego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo.